Ale że co to w ogóle jest? Czym ona jest? Czym się charakteryzuje? Za co jest odpowiedzialna? Skąd wiesz, że masz ją w ogóle zaburzoną? W jakim okresie naszego życia się ona najbardziej rozwija? A może masz jakiś test, dzięki któremu będę mogła zobaczyć, w jakim stanie jest moja własna czakra podstawy? Czekam! To pierwsza, a zarazem najważniejsza czakra w naszym ciele, to właśnie od niej się wszystko zaczyna. Jeśli chcemy mieć pozostałe czakry dobrze funkcjonujące i w harmonii, to pierwsze, co musimy zrobić, to właśnie skupić się na czakrze podstawy. Symbolizuje ją czerwony, intensywny kolor. Nie bez powodu mam dzisiaj na sobie tę oto czerwień. No, nie, tak naprawdę to ubrałam totalnie randomowo i po chwili sobie ogarnęłam, że faktycznie to się może przydać, bo dzisiaj czakra podstawy, a czakra podstawy to kolor czerwony. Ta czakra symbolizuje naszą najważniejszą potrzebę biologiczną, czyli chęć przetrwania, nasze bezpieczeństwo. Za co jest odpowiedzialna? Teoretycznie można powiedzieć, że za wszystko, co jest związane ze strefą materialną w naszym życiu. Za to poczucie bezpieczeństwa, które możemy uzyskać właśnie dzięki temu, że mamy stabilną pracę, pieniądze, dach nad głową. No to jest, jakby nie patrząc, poczucie bezpieczeństwa, które każdy w swoim życiu chciałby mieć. Skupia się ona także na naszym bezpieczeństwie emocjonalnym i przynależności. Czakra podstawy jest w pewnym sensie takim akumulatorem, taką siłą napędową, która ładuje pozostałe czakry naszego organizmu i przesyła ona energię wzdłuż naszego kręgosłupa. Ta energia krąży w naszym ciele i jeżeli będzie ona zaburzona już u podstawy, u naszych korzeni od pierwszej czakry, no to to jest taki efekt domina. Jeżeli tu coś nam nie zadziała, no to tam też nie. Musimy puścić to domino, żeby wszystkie pozostałe czakry leciały w harmonii, tak jak być powinno. I tutaj mogę przytoczyć Wam taką pewną historyjkę, żebyście mogli sobie bardziej zobrazować to poczucie bezpieczeństwa, to jak funkcjonuje ta czakra. Jeżeli na przykład w Waszym dzieciństwie spotkaliście się z takim jakby zaniedbaniem ze strony najbliższych, ze strony rodziców, gdzie w Waszym niemowlęcym, dziecięcym okresie, gdzie potrzebowaliście tej bliskości, gdzie potrzebowaliście, aby ktoś zaspokoił Wasze potrzeby fizjologiczne, aby Was nakarmił, aby Was przebrał, aby dostarczył Wam tego emocjonalnego wsparcia, kontaktu, dotyku. I w momencie, kiedy potrzebowaliście tego, kiedy wołaliście o to, kiedy płakaliście, bo nie potrafiliście tego inaczej wyrazić, no i na przykład ktoś Was lekceważył i mogło to być nawet robione nieświadomie ze strony rodziców, opiekunów. No ale taka mała rzecz właśnie mogła w jakimś stopniu zaburzyć Waszą czakrę podstawy, przez co w życiu dorosłym nie funkcjonuje ona tak, jak powinna funkcjonować. Także to wszystko zaczyna się już u naszej właśnie podstawy, czyli od tej czakry, od naszego przyjścia na ten świat. No i później leci, no i leci z wiekiem, leci, nie wiem, gdzie leci. No dobra, ale skąd masz wiedzieć, że Twoja czakra podstawy działa tak, jak powinna? Czujesz głęboki, niezaburzony kontakt z naturą, kontakt ze sobą, swoim ciałem, kontakt ze światem wewnętrznym, zarówno jak i ze światem zewnętrznym. Osiągasz niesamowite, ogromne sukcesy w swoim życiu. Odczuwasz życie jako dar, jako cudowną energię. Czujesz się na maksa przepełniona szczęściem i każdy nowy dzień niesie ze sobą taką nutkę pozytywności, świeżego powiewu i czujesz, że jest Ci mało w takim pozytywnym, ambitnym tego słowa znaczeniu, że chcesz więcej, sprawia Ci to radość. Nie jest to dla Ciebie żadną męką, że mimo niepowodzeń potrafisz podnieść się, głowa do góry, pierś do przodu i lecisz. Masz w sobie taki ogólny wewnętrzny spokój. Pojawia się w Twojej głowie mało niepokojących, negatywnych myśli. Nie doskwierają Ci żadne ataki paniki, nie przytłacza Cię stres. Czujesz się wolny, wolna. Masz w sobie dużo energii, dużo siły witalnych, budzisz się każdego dnia wyspana,
naładowana i gotowa do podbijania świata. Na co dzień również towarzyszy Ci aktywność fizyczna. Może to być nawet nieświadomie, typu jakieś spacery, ale no jesteś w takim, rzekłabym nawet, ciągłym ruchu. Nie siedzisz, nie zamulasz, nie oblegasz kanapy, tylko się ruszasz, tylko żyjesz. Ty sobie coś potańczysz, tu pójdziesz na spacerek. No to teraz dla kontrastu, skąd wiesz, że masz ją zaburzoną? Odczuwasz ogólny niepokój i strach w swoim życiu. Żyjesz na wysokich, wyczerpujących Cię obrotach, które przysparzają Ci ataków paniki. Nie czujesz się bezpiecznie, nie czujesz się bezpiecznie w swoim ciele, w swoim domu, w swoim otoczeniu, ogólnie wszędzie. Czujesz straszny niepokój i nie potrafisz zaspokoić tego dziwnego uczucia, nie potrafisz czuć się dobrze. Uważasz, że życie to koszmar, niekończące się problemy, stresy. Zadręczasz się czarnymi myślami, czujesz ulgę poprzez nabywanie materialnych rzeczy, wypełniasz swoją niezaspokojoną potrzebą przetrwania poprzez pościg za pieniędzmi, podejmujesz nieprzemyślane, chaotyczne działania. Twój sen jest zaburzony, nie potrafisz korzystać na maksa z życia i się nim cieszyć. Nie masz na nic siły, nie chce Ci się nawet chcieć. Mogą pojawić się tutaj problemy zdrowotne, takie jak osłabiona odporność, problemy z nogami, ból mięśni, kręgosłupa z naciskiem tutaj na odcinek lędźwiowy. Nie umiem dzisiaj mówić, nie umiem. Jak nad nią pracować? No to powracamy tutaj szybko do tego, jakim kolorem jest ona symbolizowana. Czakra podstawy to kolor czerwony. No i jak możemy tą wiedzę wykorzystać w swoim życiu codziennym? Otóż możemy otaczać się tym kolorem. Możemy założyć właśnie sobie coś czerwonego, możemy pomalować sobie usta na czerwono, możemy nawet kupić sobie kwiaty. Ja tutaj też mam takie piękne kwiatuszki, no wiem, że one nie są czerwone, ale no blisko w sumie, nie. Myśl o tym kolorze, pobudzaj swoje zmysły i może dzięki temu właśnie w jakimś stopniu będziesz wspierał, odbudowywał tę swoją czakrę. Czakra podstawy jest niesamowicie połączona z naturą, także możemy tą informację wykorzystać w taki właśnie sposób, że będziemy zwyczajnie z nią obcować. Będziemy wychodzić na spacery, będziemy robić to częściej, będziemy na tych spacerach głęboko oddychać, otaczać się tą przyrodą, dotykać jej, nie tylko widzieć, słyszeć i czuć. Podczas naszych wycieczek możemy dotknąć drzew, objąć te drzewa, położyć się na trawie, ściągnąć buty i boso przejść po polance, po plaży, gdziekolwiek wtedy będziemy. Musimy pozwolić naszemu ciału dotykać tej przyrody. No i teraz myślę, że będzie jeden z najważniejszych punktów, a mianowicie, uwaga, uwaga, drum, 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 kochaj swoje ciało. Tak łatwo powiedzieć, tak ciężko zrobić. Wiem to. Doceniajmy nasze ciała, szanujmy je, kochajmy je, wspierajmy je od wewnątrz, od zewnątrz. Myślmy o nich pozytywnie, cieszmy się z tego, że możemy funkcjonować w takim stopniu, w jakim możemy, bo zawsze niestety może być gorzej, no może też być i lepiej, nie? To ciało, ta nasza ludzka powłoka umożliwia nam doświadczanie tego życia, odczuwanie wszystkich emocji, odczuwanie poprzez nasze zmysły świata zewnętrznego i musimy o nie dbać, zdecydowanie tutaj musimy o nie dbać, ale nie zadręczajmy się takimi błahostkami, że tutaj mamy coś za dużo, tam za mało, tu za krótko, tu za długo, nie wiem, wszelakie formy, to nie ma sensu. Zmieniajmy to, co możemy zmienić, to, co chcemy zmienić, a tego, czego nie chcemy zmienić albo nie możemy zmienić, to nie zmieniajmy i przestańmy o tym myśleć. Po co się zadręczać? Po prostu przetransformujmy nasz tok myślenia na coś pozytywnego. Jeżeli masz taką rzecz, która osobiście Ci się w Tobie nie podoba, to pomyśl sobie, że Twoje ciało umożliwia Ci życie. Myśl o tej swojej czakrze podstawy. Myśl o niej właśnie w tych czerwonych barwach. Lokalizuj swoje myśli w miejscu, w którym się ona znajduje. Możesz podczas wykonywania medytacji zastosować formę takich afirmacji, które odnowią Twoje poczucie bezpieczeństwa i zadbają o tą czakrę podstawy. Jeżeli nie wiesz do końca, jakie afirmacje możesz tutaj zastosować konkretnie, uderzając tą czakrę podstawy, no to ja przygotowałam tutaj dla Ciebie parę zdań, które możesz razem ze mną sobie powtarzać. Czuję się tutaj bezpiecznie. Czuję się połączona i zjednoczona z Matką Naturą.
czuję niesamowite połączenie z energią świata, z energią Ziemi i wiem, że ta energia mnie wspiera. Wypełnia ona całe moje ciało. Jeśli natomiast chodzi o muzykę przeznaczoną dla czakry podstawy, to znalazłam informację, że najlepszą częstotliwością jest 396 Hz. Podczas słuchania takiej muzyki możemy dodawać sami od siebie taki naturalny dźwięk, który będzie się wydobywał z naszych ust, a będzie brzmiał on lam. Ly, a my. Tak, dobrze słyszycie? Może on brzmieć lam. Tak, wiem, może to wyglądać dziwnie. Nie musicie robić tego głośno, możecie to robić po cichu, pod nosem, nawet w myślach. Bardzo ważne w tej pracy nad czakrą podstawy jest aktywność fizyczna i zdecydowanie tutaj wygrywa yoga. Wiele pozycji wspiera tą czakrę. Przeczytałam wspaniałą książkę, która mówiła o tym, że właśnie pies z głową w dół, różne skłony, wypady, mostki aktywują tą czakrę. Ile w tym jest prawdy, nie wiem, ale zawsze warto wdrożyć to delikatnie w swoją mini praktykę jogi. No dobra, to by było dzisiaj na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że temat się spodobał. Jeśli macie jakieś konkretne, spirytualne tematy, które chcielibyście, abym poruszyła, to bardzo serdecznie Was zapraszam do komentowania. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. A, no i jeszcze na zakończenie przesyłam Wam pozytywny vibe. No dobra, pa.